Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Witam na antenie radia SBS naszego gościa. Jest nim pani dr Renata Buziak. Witam bardzo serdecznie. Sydney, a pani, gdzie się pani w tym momencie znajduje, pani Renato? Queensland, Brisbane. Dziękuję bardzo. Witam. Witam. Pani Renata Buziak jest artystką biochromową, badaczką i edukatorką działającą na pograniczu czy zderzeniu sztuki i nauki ze szczególnym uwzględnieniem przyrody. Jej badania opierają się na życiu roślin. Uzyskała tytuł doktora sztuk wizualnych w Queensland College of Art na Griffith University i wykładała również w innych instytucjach akademickich. Spotkałyśmy się, ponieważ niedawno prezentowała pani swoje prace na festiwalu Polska Wiosna w Queensland. Czy mogłaby pani wyjaśnić, na czym właściwie polega proces biochromu i czym się różni jakby od tradycyjnej fotografii, od tradycyjnego malarstwa? Tak, a więc tradycyjna fotografia uchwyca moment, a biochromy raczej rozwijają się powoli, pokazując piękno przemijania, zmiany w przyrodzie. W procesie biochromu nie używam na przykład aparatu do robienia zdjęć, tylko tworzę obrazy, łącząc materiały organiczne, na przykład rośliny, ze światłoczułymi materiałami fotograficznymi, papierem czy kliszą. Kiedy rośliny się rozkładają, zostawiają unikalne kolory i wzory. Przez współpracę z naturą tworzymy razem dzieła. A co zainspirowało panią do połączenia tego rodzaju sztuki z nauką? Moja miłość do natury i fotografii zaczęła się w dzieciństwie w Polsce. Chodziłam na przykład na grzybobranie do lasu, uprawiałam zioła, warzywa w ogrodzie, zbierałam polne kwiaty, a także uczyłam się robić domowe lekarstwa od mamy i babci. Wtedy też w dzieciństwie rozwinęłam pasję do fotografii, bo miałam okazję pracować w ciemni. Nigdy nie zapomnę tych magicznych momentów. W ciemni, kiedy obraz się wyłaniał przede mną w przyciemnionym pomieszczeniu z czerwonym światłem. I teraz w Australii biochromy pomagają mi nawiązać więź z naturą, pogłębiać to poczucie przynależności. Ale co jest jeszcze ważniejsze dla mnie, to to, że dają mi możliwość pomocy innym ludziom w ponownym połączeniu się z przyrodą. Więc biochromy pozwalają spojrzeć na rośliny z innej perspektywy. Czyli jak to mamy zrozumieć? To znaczy, że jeżeli ludzie patrzą na te pani prace, to odnoszą się do roślin nie to, że inaczej, tylko po prostu zaczynają się interesować tymi roślinami, zaczynają badać je, czy chcą po prostu gdzieś pójść, gdzie te rośliny występują? Tak, więc ludzie zaczynają się interesować więcej roślinami, na przykład tymi, które widzą na wystawie. Ja często to są rośliny na przykład lecznicze, właściwościami leczniczymi. Ale także patrzą na naturę, na rozkład naturalny w inny sposób. My wszyscy jesteśmy częścią tego cyklu życia, więc po prostu bardziej dbają o naturę, bardziej się zaczynają przyglądać różnym rodzajom liści czy kwiatów, jak są, chodzą po lesie czy lokalnym parku. Czy w lokalnym ogrodzie na przykład. A czy niektóre rośliny inspirują panią bardziej niż inne? Tak, w sumie. Czyli niektóre rośliny się bardziej do tego nadają, czy też bardziej panią inspirują? Jak to jest? A więc każdy projekt zabiera mnie w inne miejsce i pozwala mi się również skupić na specyficznych roślinach. Na przykład lecznicze gatunki na wyspie Mindjiriba, North Stradbroke w Queensland, czy na przykład rośliny pochodzące z superkontynentu Gondwany miliony lat temu. Więc po prostu w czasie różnych projektów skupiam się na innych roślinach. Ale jednak mimo, że każda roślina ma coś unikalnego, ale rośliny lecznicze szczególnie mnie inspirują, dlatego że to przypomina mi dzieciństwo i również przez to, że mają bardzo bogatą historię, no i niesamowite właściwości lecznicze. Ich nie tyle działanie, tylko w ogóle ich istnienie ma zupełnie inne znaczenie. Nie tylko na przykład estetyczne, prawda, że coś jest piękne, tylko jednocześnie jest zastosowanie jakieś bardzo istotne dla człowieka też. A jeżeli chodzi o kwestie ochrony środowiska, jak to pani uwzględnia w procesie artystycznym? Ochrona i szacunek środowiska jest bardzo ważny dla mnie i jednym z celów moich prac jest, aby wzmocnienie więzi z naturą i bliższe poznanie roślin
było inspiracją, by dbać bardziej o środowisko, czyli dbamy również o przyszłość Ziemi, o potomków naszych. Jest dla mnie bardzo ważne w czasie procesów, by zbieranie roślin do sztuki było zgodne z zasadami, bez negatywnego wpływu na środowisko. Mhm. Więc często się konsultuję z tradycyjnymi opiekunami ziemi, czyli członkami narodów aborygeńskich albo naukowcami, a do moich prac również wykorzystuję niepotrzebne czy przestarzałe materiały fotograficzne. A jak to się stało, bo przeczytałam, że została Pani przewodnikiem ekoharmonii, tak? Jak może Pani wyjaśnić w ogóle taką funkcję, co znaczy przewodnik ekoharmonii? A więc moją misją jest pomaganie ludziom w tworzeniu przestrzeni, które zbliżają ich do natury. Mhm. Więc kiedy wprowadzamy naturę do przestrzeni, możemy poprawić samopoczucie, inspirujemy twórczość, współpracę, a także motywację, by dbać lepiej o środowisko, pomagać poczuć większą więź z otoczeniem. Niezależnie od tego, czy to jest w domu, czy w miejscach pracy, czy w miejscach publicznych. Więc dlatego opracowałam taką metodę, którą nazywam Ekoharmony Kompas, aby współpracować razem z właścicielami domów, czy z firmami w tworzeniu właśnie takich przestrzeni harmonii z naturą. To jest bardzo ważne, oczywiście, a jednocześnie też i w harmonii z samym sobą, prawda? No, żeby to wszystko jakoś zharmonizować, żeby taki zachować taką równowagę. Wystawiała Pani w Australii, czy w innych krajach, właśnie w jakich krajach wystawiała Pani swoje prace? O, na przykład w Amsterdamie, w Los Angeles. Chodzi o to, że oczywiście tutaj mamy innego rodzaju odbiorców, że z różnych kultur. Mm-hmm. I czy w związku z tym, ponieważ wiadomo, że wiemy, że Australia jest takim krajem bardzo bliskim naturze, ponieważ tej natury jest bardzo dużo, prawda? Mamy ten ląd, jest ogromny i jest taka symbioza jakby, no przynajmniej tak jest postrzegana. Wspaniała przyroda, jest dużo przestrzeni. Natomiast oczywiście w Europie jest zupełnie inaczej. Jak ci odbiorcy się zachowują z tych różnych kultur? Jak oni postrzegają biochromy? Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Tak, zauważyłam różnicę, jak prace są odbierane w różnych miejscach. I na przykład ogólnie ludzie lubią się dowiadywać o roślinach czy ich właściwościach leczniczych na przykład, ale w ostatnich latach szczególnie zauważyłam, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z wartości rodzimych roślin w Australii, mhm, i zaczyna się nimi interesować dużo więcej ludzi ostatnio. W Polsce na przykład, gdzie jest przyjęta ta tradycja ziół leczniczych, widzowie są ciekawi po prostu tego innego sposobu przekazu roślin czy ziół, które znają. I są też zafascynowani australijskimi roślinami i opowieściami z antypodów. Zupełnie inne rośliny, prawda? Zupełnie inna sztuka. Jeżeli chodzi o właśnie udział Pani w festiwalu Polska Wiosna, jakie wrażenia, jakie rozmowy, z jakim odbiorem się Pani spotkała podczas tego festiwalu? A więc Festiwal Wiosna pozwolił mi połączyć te polskie korzenie z tym, co tworzę teraz w Australii, i podzielić się z tym z szerszą społecznością. To było naprawdę cudowne spotkanie z innymi polskimi artystami, ze znajomymi, z przyjaciółmi, pełne występów i zabaw dla dzieci i oczywiście polskich smakołyków. I organizatorom, a szczególnie Magdzie Myszkowskiej i zarządowi SPK i wolontariuszom naprawdę się należą wielkie gratulacje. I w tym roku po raz pierwszy wystawa sztuki trwała kilka tygodni i była dostępna dla publiki, ale również wraz z tym był dostępny program warsztatów, które były prowadzone przez kilku artystów. Jeżeli chodzi o biochromy, jak zostały odebrane przez właśnie Polonię w Brisbane? A właśnie zainteresowanie biochromami było fantastyczne i odbiór też. Bardzo zainteresowani ludzie byli na przykład właśnie procesem, jak ja tworzę te prace, a jaka jest historia roślin, które widzieli w biochromach. I miałam tam na przykład poziomki, które są oczywiście znane dla Polonii, które też mają właściwości lecznicze. I miałam też kilka prac tych cyklu Gondwany, czyli ostatnio niedawno miałam okazję pracować z tymi roślinami w Binabara w Queensland, gdzie jest dostęp do roślin właśnie z rainforest, z roślin, które pochodzą właśnie z Gondwany. I to jest dla nas naprawdę unikatowe, to, że mamy dostęp do takich roślin tutaj w Australii.
Są unikalne przez to, że właśnie pochodzą z Gondwany milionów lat temu, jak jeszcze był superkontynent, zanim się kontynenty rozdzieliły. Ostatnie pytanie. Jakiej rady udzieliłaby Pani artystom, którzy chcą wprowadzać innowacje w swoich dziedzinach sztuki? Co by Pani powiedziała takiemu młodemu człowiekowi, którego może by właśnie zainteresowały biochromy? Bardzo bym polecała, aby nie bać się łączenia różnych dziedzin, próbować nowych rzeczy i radzę, żeby ta ciekawość, ta autentyczność i eksperymentacja właśnie jest bardzo ważna. Natura jest świetnym nauczycielem i zawsze jest coś nowego do odkrycia, niezależnie od tego, czy artysta działa w sztuce, czy to ktoś działa w sztuce, nauce, czy innej dziedzinie. Po prostu trzeba zaufać procesowi i zaufać swojej pasji i żeby pozwolić twojej pracy się rozwijać. Chciałabym zaprosić słuchaczy na moją stronę internetową, gdzie można pobrać bezpłatnie materiały do zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych. I to jest właśnie kilkoma ziołami polskiego pochodzenia. Mhm. Jak również katalog jest zatytułowany Polish Meadows, czyli polskie łąki. I tam w tym katalogu jest kilka ziół, które pamiętam z Polski, z dzieciństwa. Są to lecznicze zioła i można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, do jakich ulegliwości na przykład można je używać. Jak się nazywa Pani strona internetowa? Moja strona jest moje imię i nazwisko razem, czyli renatabuziak.com i to właśnie jest na pierwszej stronie. Można tam też zobaczyć filmik. Gardening Australia nagrał ze mną kilka lat temu też. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była pani dr Renata Buziak, a rozmawiała Joanna Borkowska-Srucić, SBS Polish. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo mi było miło. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.